Hej, zapraszam na mniej uczęszczany szlak. Wejście na Muńcuł z Ujsu w Beskidzie Żywieckim. Czy dzień okaże się ciekawy, zobaczycie w tym filmie. Chodźcie na szlak. Kilka słów o trasie. Zabieram Was na 16-kilometrową pętlę na Muńcuł w Beskidzie Żywieckim. Początek i koniec trasy u wylotu Doliny Danielki w Ujsołach. Podejście zielonym szlakiem na Muńcuł i dalej zejście na przełęcz Kotarz. Po zmianie szlaku na niebieski zaliczenie Młodej Chory i dalej powrót czerwonym i zielonym chatkowym szlakiem do Ujsu. Planowany czas przejścia blisko 5,5 godziny. Suma podejść 860 metrów. Ze względu na weekend majowy wybieram się wcześniej rano, aby uniknąć korków. Zatrzymuję się na małym, bezpłatnym parkingu przy wejściu na szlak. Namiary na parking w opisie do filmu. Pierwotna nazwa Ujsu brzmiała Ujsoły. Jest kilka teorii pochodzenia nazwy. Ja wierzę w tą, która tłumaczy sol z języka pasterzy wołoskich zasiedlających tą ziemię na glebę, rolę lub sola, działkę, parcelę. Zaczynam podejście na Muńcuł od drewnianej szopy stojącej przy ulicy Danielki. Wejście na szczyt to systematyczne nabieranie wysokości. Bez zmiłuj się. Cały czas w górę. To, co uderza, to młody las bez dorosłych okazów drzew. Efekt przebudowy lasu. Wycinki usychającego świerka wskutek susz i następującego po nich osłabienia drzewostanu, zaatakowanego przez grzyby i korniki. Czy to jodła, czy może daglezja, z której znane są Ujsoły? Przechodząc nad osiedlem Szczytówka, otwierają się widoki na szczyty Beskidu Żywieckiego. Leśnicy wprowadzają po monokulturze świerkowej domieszkę gatunków liściastych. Ta biała substancja to repelent, zabezpieczający drzewo przed obgryzaniem przez dzikie zwierzęta. Tłumaczenie słowa muncel z języka wołoskiego oznacza wzgórek lub pagórek. Zbliżając się do kolejnego podejścia, zdaję sobie sprawę, jak bardzo mylące jest to tłumaczenie.
Po blisko półtorej godzinie marszu docieram do rozległej hali na Muńczole, znanej z Bacówki. Nie zatrzymuję się, idę dalej na szczyt. Halę odwiedzę później. Szczyt Muńcoła jest zalesiony, bez widoków. Z powodu usychających świerków otoczenie szczytu jest przygnębiające. Schodzę do hali na Muńcole. Przez wzgląd na turystów nie publikuję Bacówki. To ciche i spokojne miejsce z sielankowymi widokami. Z polany mamy widok na Smereków Wielki i Oszus. Do szczyty po prawej od Przełęczy, w tle Tatry. W kierunku północno-wschodnim turyści widzą Pilsko. My z drona widzimy miejscowości Rajcza, Milówka i Węgierska Górka. Na południu w tle szczyty Małej Fatry oraz widoczne tylko z drona Rycerzowe. Polecam inne filmy z worka Raczańskiego na moim kanale. Po półgodzinnym odpoczynku schodzę w kierunku Przełęczy Kotarz. Rezerwat Muńcoł znany jest z zachowanej buczyny karpackiej oraz obfitego stanowiska Śnieżyczki Przebiśniek. Zmieniam szlak na niebieski, prowadzący do Młodej Hory. Szedłem tędy ponad rok temu, wracając pętlą z Rycerzowej do Soblówki.
Młoda Hora stanowi dla mnie magiczne miejsce. Położona na grani pomiędzy Janeczkowymi Rycerkami a Doliną Danielki z widokiem na Mońcuł to atut tego miejsca. Wędrujący jest też świadkiem życia codziennego gospodarstw. Co ciekawe, mamy tutaj góralską kaplicę oraz ślady nieczynnego schroniska Chys Ubacy, prowadzonego przez nieżyjącego już Józefa Michnika. Na Szlaku Czerwonym spotykam turystów kierujących się z Rajczy do placówki PTTK na Rycerzowej. Ścieżka prowadzi zalesionym grzbietem płasko, bez szczególnych atrakcji. Pół kilometra za nieczynnym wyciągiem narciarskim odbijam w prawo zielonym szlakiem chatkowym, prowadzącym do położonej w Dolinie Danielki chałupie chemików. Co ważne, rozejście nie jest dobrze oznaczone. Trzeba uważać, aby nie przegapić tego miejsca. Do końca trasy zostało 2,5 km spokojną asfaltową drogą. Czas na podsumowanie. Trasa jest mało uczęszczana, bo jest duża konkurencja okolicznych szczytów jak Rycerzowe, Krawców Wierch czy Rysianka. Po drodze nie ma też schroniska. Stąd pętla dla wytrawnych turystów szukających w Beskidach spokojnej i kameralnej pętli. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.